Cześć, witajcie na moim kanale. Ci, którzy mnie jeszcze nie znają, to zapraszam do subskrybowania kanału. Przekonać się, że czasem się może Wam przydać jakaś informacja. Jak oczywiście uważacie, nie namawiam, natomiast proponuję, bo czasem się to sprawdza, nie? Słuchajcie, dzisiaj poruszamy jaki temat? Prostujemy sytuację i tłumaczymy, kiedy powstaje szarpanie może i stukanie wtryskiwacza. Generalnie, słuchajcie, dzisiaj skupimy się na jednym temacie, nie na takim wtrysku. Jeśli ktoś ma, słuchajcie, na tradycyjnej, zwykłej pompie układ wtryskowy i na wtryskach tego typu, to słuchajcie, nie będzie zagadnienie to dla niego. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, to jest wtrysk, który nie jest sterowany elektronicznie, tylko sterowany jest przez pompę wysokiego ciśnienia. Nie ma zaworka dawkującego i tak dalej. W każdym razie no to jest troszeczkę zupełnie inna półka wtrysku. Także dzisiaj nie poruszamy tego, bo na takim wtrysku, jeżeli będziecie mieli klekotanie, to możecie mieć winę końcówek wtryskiwacza, bądź najczęściej spotykana sytuacja to jest taka, że jest po prostu kąt wtrysku nieprawidłowy, nie? Dzisiaj, słuchajcie, poruszamy temat taki. Kiedy się pojawia stukanie w silniku, kiedy pojawia się, słuchajcie, szarpanie silnika i ewentualnie no, wyprostowanie, wytłumaczenie tego, bo to jest, słuchajcie, rzecz bardzo zależna jedna od drugiego. Ale dobra, co by nie owijał, słuchajcie, kotka w bawełnę i mówił o niczym, żeby nie zatruwać waszego czasu. W czym jest myk? Bardzo często, słuchajcie, zdarza się sytuacja taka, że ktoś, przyjmijmy, naprawia wtryski. Czyli regenerował sobie wtryski, czyścił wtryski, bądź po prostu kupił inne wtryski, zamienił, założył do tego samochodu. Więc rzecz jest jaka. Nie mówimy, słuchajcie, czy wtrysk został dobrze zregenerowany, czy źle. Przyjmijmy, że on został dobrze zregenerowany. Natomiast słuchajcie co. Pozwolę sobie otworzyć go do środka, żeby Wam pokazać pewną kwestię. To on jest wyczyszczony, także słuchajcie, się nie martwimy. O, dobra, nie musimy wyciągać reszty, nie ma takiej konieczności, nie? Taki wtrysk, słuchajcie, ci co znają, to znają, ci co go nie znają, to Wam wytłumaczę. Więc tak, najprostsza rzecz, łuska, mało znacząca, a jednak tak dużo, dlatego że od jej uszczelnienia zależy, czy do środka, do wtrysku będą się dostawały śmiecie, olej i tak dalej. Jeśli wtrysk pracuje w oleju, no ten akurat nie pracuje, on jest na zewnątrz głowicy. Końcóweczka wtryskiwacza, pominę sprężynkę. Tutaj mamy, słuchajcie, naszą iglicę, która sobie robi puk, 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 stukuje. Wpuszcza paliwo do naszego garu. Mamy, słuchajcie, przekładkę, mało znaczącą na jakość pracy wtryskiwacza. Mamy nasz, słuchajcie, nieszczęsny zaworek dawkujący paliwo. To jest jednocześnie, słuchajcie, zaworek, od którego bardzo dużo zależy, czy wtrysk leje. No i teraz, jeżeli leje, ja już tam kiedyś poruszałem, ale sprostuję sytuację, na ten film oczywiście, leje, to jest pojęcie względne. Nie mówimy tutaj o laniu, słuchajcie, w końcówkę wtryskiwacza, czyli w kocioł, bo wtedy samochód kopci na czarno, jeśli leje tutaj, ale to nie jest zależne od tego zaworka, tylko i wyłącznie od samej końcówki wtryskiwacza. Także jeżeli Wam samochód kopci na czarno, a nie macie problemów na przykład z układem powietrza, zasilania gdzieś tam z turbiną czy nieszczelnościami, no to wtedy tylko i wyłącznie zostaje Wam, no jest jeszcze EGR, słuchajcie, po drodze, ale to nie będę już do tego dzisiaj przytaczał jakichś tam nowych tematów. Generalnie kopcenie na czarno to jest to. No słuchajcie, może się zdarzyć, że i kopcenie na biało też macie, ale to jeśli na biało kopcenie jest, to słuchajcie, może zarówno pochodzić z końcówki. Dlaczego? Dlatego, że może się okazać, że macie tutaj te mikro dziureczki, macie poprzytykane i ten wtrysk nie jest na tyle wydajny i po prostu powstaje wtedy biały dym, bo nie ma pełnej dawki. Natomiast słuchajcie, pełna dawka będzie zależała bardzo duże w mierze od tego właśnie zaworka. Ten zaworek, jeżeli będzie lało się paliwo, to potocznie, tak jak mechanicy używają, czy gdzieś tam powiedzmy po forach sobie doczytacie, że wtrysk leje, to nie leje tu, czyli nie leje w kocioł, tylko leje tutaj w układ powrotowy. Tutaj paliwo powraca, większość paliwa powraca. No i wtedy jest taka sytuacja, że paliwo nie jest w stanie idealnie
być wpuszczone w komorę spalania pod swoim oczywiście ciśnieniem określonym i ciśnienie jest o wiele mniejsze, wtryskiwacz się nie otwiera w całości, wtedy może powstawać biały dym, no i wtedy właśnie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Wtedy może się pojawić efekt, słuchajcie, poszarpywania w dieslu. Co to jest poszarpywanie, słuchajcie, w dieslu? Możemy to, słuchajcie, porównać do wypadania zapłonu. Dlaczego nie mówimy o wypadaniu zapłonu w dieslu, tylko o szarpaniu? Dlatego, że, słuchajcie, diesel ma o wiele większe opory toczenia, czyli jak Wam to wytłumaczyć najprościej, żebyście mogli zrozumieć. Jeżeli jedziemy rozpędzeni na, powiedzmy, czwartym biegu, puścimy nogę z gazu w silniku benzynowym, no słuchajcie, nie mówimy tu o jakichś gigantycznych motorowniach, nie? Przyjmijmy, że ktoś ma tam silnik, powiedzmy, dwulitrowy, nie? Puści sobie nogę z gazu, to przy czterech garach on będzie określoną siłą, określonym momentem będzie, słuchajcie, wyhamowywał. Natomiast jeżeli to samo zrobimy w silniku diesla, to dzieje się również hamowanie silnikiem, natomiast z o wiele większą dynamiką ten silnik będzie hamował, bo wiadomo, że on o wiele większe opory ma, tak samo jak i w rozruchu. Ten diesla silnik potrzebuje większej mocy, większego obrotu, żeby go ze względu na ciśnienie, żeby go przełamać, natomiast w benzyniaku niestety już nie. Dlatego, słuchajcie, w benzyniaku mówimy, że jest wypadanie zapłonu. Co możemy porównać do diesla? Że to jest też najnormalniej w życiu, jak wypadanie zapłonu, to poszarpowanie. A no i słuchajcie, kiedy się zaczyna to właśnie brać? Więc tak, przyjmijmy, że, słuchajcie, kupujemy cztery wtryski całe, czy powiedzmy idziemy do kogoś tam znajomego, kolegi, czy sami robimy sobie regenerację, wymieniamy sobie nasz, powiedzmy, zaworek, wymieniamy sobie, bo udało się nam kupić w dobrej cenie, końcówkę wtryskiwacza, no i wszystko składamy do kupy. Czy powiedzmy dostaliśmy wtryski gotowe. No i teraz słuchajcie, nasz samochód nie wie, jaka charakterystyka pracy jest tego wtrysku. Charakterystyka pracy na każdym wtrysku, słuchajcie, tak jak tutaj macie na przykład jego model EJBR 01801A, to jest jakiś wtrysk, nie wiem, używany w jakimś, kurcze, może to jest jakiś Francuz. W każdym bądź razie, słuchajcie, mamy jego kod podany. Czym jest, słuchajcie, kod? Ten kod, który musimy wklepać, to jest najnormalniej w życiu, słuchajcie, charakterystyka pracy wtryskiwacza. Czyli jeżeli my do komputera wklepujemy ten kod, to on wie na podstawie kodu, jak ma wysterować wtryskiwacz. Oczywiście to jest wysterowanie jego wstępne, dlatego że, słuchajcie, tak naprawdę silnik nie jest nowy. Każdy ma jakąś tam odchyłkę na ciśnieniu, gdzieś tam część nagaru i tak dalej, także no, ten kod i tak nie jest do końca adekwatny do jego pracy, ale generalnie wtrysk jest wysterowywany wstępnie już z tego. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Przyjmuję założenie, że na przykład wtrysk jest niezregenerowany dobrze, bądź po prostu jego mankament dalej tkwi w jego duszy. To wtedy, słuchajcie, rzecz jest jaka. Zakładamy taki wtrysk do samochodu i bardzo często, gęsto jest tak, że ktoś sobie, słuchajcie, zamontuje wtrysk do samochodu jakiś tam, nagle powstaje szarpanie tego silnika, nagle powstaje kopcenie, nagle powstaje, słuchajcie, nierówna praca, podczas jazdy jakieś tam niedogodności. No i właśnie, to wygląda sytuacja taka. Wtrysk jest bardzo mocno zapisywany, czyli praca jego jest bardzo mocno zapisywana jest w sterowniku. No i gdyby się zdarzyła sytuacja taka, że ten wtrysk zaczyna nam stukać, czyli powiedzmy to spalanie stukowe powstaje na którymś tam określonym, przyjmijmy, że ten, nie? Przyjmijmy, że to jest, słuchajcie, na pierwszym garze, który wtrysk pracuje. No on sobie pracuje na tym pierwszym garze, ale nie został przypisany jeszcze idealnie, nie został wyciszony. To wtedy, słuchajcie, rzecz jest jaka, na nim powstanie stukanie. Stukanie, jeżeli powstaje, to wiadomo, że już jednocześnie za tym idą jakieś konsekwencje. Czyli może powstać na przykład nie do końca albo niewysterowana dawka, taka jaka powinna być. Przy tym może towarzyszyć jakiś dym,
jakieś tam, powiedzmy, inne niedogodności i komputer stara się, słuchajcie, tą pracę nam wyrównać. Stara się wyrównać nam tą pracę, jednocześnie uciszając ten wtrysk, czyli nasza ceweczka tutaj dostaje jednocześnie troszeczkę, słuchajcie, zmienione czasy, dawki wysterowania końcówki, nie? Czyli tutaj, słuchajcie, żebyście zrozumieli, tu podawany jest prąd przez sterownik komputera, jest tutaj elektromagnesik i na podstawie tego elektromagnesu zostaje wtrysk wysterowany, czyli im większe czasy, im większy prąd, tym większa dawka jest wysterowania. No i ona, wiadomo, że po wklepaniu tego kodu ona już zgrubna jest, ale tak naprawdę i tak dalej musi zostać korekcja zrobiona do parametrów silnika, bo wszyscy mówią, że kod musi być wklepany, bo to jest rzecz święta. No ja tam już gdzieś kiedyś poruszałem temat, także nie będę Wam prostował tej sytuacji, czy to jest rzecz święta, bo i tak każdy silnik ma jakąś odchyłkę, do której niestety nasz komputer na podstawie czujnika stukowego będzie musiał zrobić robotę. Natomiast kończymy dalej zagadnienie. Jeśli nasz wtrysk zaczyna stukać i my samochodem jedziemy, jeśli komputer nasz wtrysk wyciszy, czyli zacznie mu dawać mniejsze dawki i samochód zaczyna jechać łagodnie, no to chwała, jesteśmy szczęśliwi. Natomiast może się zdarzyć sytuacja taka, że na przykład mamy jakiś delikatny mankament, na przykład z jakimś elementem układu wtryskowego, najczęściej może być to, słuchajcie, końcówka wtryskiwacza, może być to zaworek, bo też może się gdzieś tam, powiedzmy, przycinać, no i kończywszy, słuchajcie, na naszej cewce. To wtedy co się, słuchajcie, może stać? Może się stać sytuacja taka, że komputer nasz wtrysk będzie dotąd wyciszał, czyli na podstawie czujnika stukowego będzie widział jego pracę, bo on, słuchajcie, wykorzystuje, każdy inny sterownik wykorzystuje czujnik stukowy bardzo mocno, tak samo jak i wykorzystuje, słuchajcie, wykres, jaki jest rysowany pracy naszego samochodu. No i jeżeli się, słuchajcie, okaże, że ten wykres nie idzie ładny, to on wie, w którym momencie, na którym garze było nieprawidłowe sterowanie i później, jeżeli komputer sobie zapisuje ten cykl, tą pracę nieprawidłową, to on stara się to wyprostować, żeby ta praca była jak najbardziej cicha dla określonego garu, czyli tego któregoś tam wtrysku, który wysterowuje. Ale jeżeli zdarzy się sytuacja taka, na przykład mamy problem z końcówką wtryskiwacza, no i ona, słuchajcie, stuka, klepie, puka, to spalanie stuka, czy może nie ona tak do końca stuka, jak powiedzmy to, co z niej wylatuje, powoduje, że mamy spalanie stukowe, czyli nasz silnik tłucze się na którymś tam garze. Jeśli się, słuchajcie, mylę, to piszcie to w komentarzach, bo słuchajcie, no wiadomo, że też można się gdzieś tam na jakieś rzeczy pomylić. Natomiast ja mówię, no z doświadczenia, to co wiem, robiąc sobie eksperymenty na różnych, słuchajcie, układach, wtryskach. Więc wtedy, słuchajcie, jaka sytuacja jest. Jeżeli nasz komputer wycisza ten wtrysk i wyciszy go do końca, a mankament był we wtrysku, to on nie wie, słuchajcie, tak naprawdę, nasz komputer, czy z końcówki wtryskiwacza dalej wylatuje, słuchajcie, paliwo. Bo nie ma czegoś takiego jak monitorowanie ilości paliwa wypływającego tutaj, tylko komputer przelicza to na podstawie dawek, które wysterował komputerem. Czyli tak samo i spalanie naszego samochodu jest wyliczone na podstawie dawek, która wychodzi średnio, powiedzmy, na 100 km, nie? W większości komputerów, chyba że mamy chwilowe spalanie, ale to ono jest i tak przeliczone na setkę. No więc słuchajcie, jest taka sprawa. Jeżeli mankament jest dalej we wtrysku i wtrysk nasz zostaje uciszony, to wtedy powstaje sytuacja taka, że został do tego momentu uciszony, aż to paliwo zaczęło wylatywać na tyle ubogie, bądź powiedzmy te dawki na tyle były małe, że na tym garze zaczęło brakować paliwa. I wtedy, słuchajcie, zaczyna powstawać poszarpywanie. Czyli reasumując jeszcze raz, żebyśmy to tak sprostowali sobie. Jedziemy samochodem. Nasz sterownik wykrył, że na pierwszym wtrysku, tym, który tutaj mamy, mamy problem. No i on go zaczyna, słuchajcie, wyciszać. Wiadomo, że nie od razu wyciszy, dlatego że on potrzebuje kryteriów i warunków, bo musi być temperatura spełniona,
czyli musi być, słuchajcie, określona temperatura silnika, żeby on sobie taką adaptację zaczął robić sam, czyli po prostu on sobie wpisuje tą pracę w trysku jeszcze raz do pamięci. Więc jeżeli on sobie zapisuje, to on sobie zapisuje już tą wartość, wtryskiwacz wyciszył, ale nie widzi tego paliwa, co wypływa. I może się okazać, że tego paliwa naprawdę wypływa na tyle mało, że następuje poszarpywanie. No i to jest właśnie to, słuchajcie, żeby było rozróżnienie. Jeśli my zakładamy wtryski do samochodu i one stukają, słuchajcie, bardzo mocno, komputer, jeżeli wyciszy te wtryski i nie dzieje się przy tym nic, nie towarzyszy jakieś szarpnięcie, poszarpywanie, to jedziemy gładko i chwała. Natomiast gdyby się zdarzyła sytuacja taka, że komputer uciszył nasz wtryskiwacz, a on mimo to, może nie mimo to, uciszył nasz wtryskiwacz na tyle, że go ukrócił za bardzo, to wtedy, słuchajcie, zaczyna powstawać właśnie efekt tego poszarpywania. Jednocześnie, słuchajcie, bardzo często, gęsto w układach common raila jest taka sytuacja, że przy jeździe spokojnej, przyjmijmy gdzieś tam powiedzmy około 2000 obrotów, jedziemy sobie, może się okazać taka sytuacja, że przy poszarpywaniu będzie towarzyszył nam biały dymek z tyłu. Więc żeby tutaj już były odpowiedzi dla niektórych, zaczyna się biały dymek, zaczyna się poszarpywanie, żebyśmy też wiedzieli pewne kwestie, co jak się mniej więcej je. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. Poszarpywanie powstaje w określonych, słuchajcie, momentach. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my jedziemy łagodnie, bądź jedziemy na tempomacie, utrzymując oczywiście równą prędkość, czyli tak jak sobie jedziemy nawet i trzymając gaz nogą przy równej prędkości, on zaczyna sobie, słuchajcie, wtedy robić tą adaptację, ukraca te nasze dawki, jeżeli musi, bo jeżeli on wtrysk jest idealnie pracujący i nie ma stuku puku, no to wtedy, słuchajcie, jedziemy dalej bezszeleśnie i nie dzieje się nic. Ale jeżeli zacznie się przy tej delikatnej jeździe, najczęściej około 2000 obrotów, jakieś tam, czy powiedzmy, ja mówię około, bo to może się zdarzyć, że słuchajcie, poniżej dwóch, może się okazać, że to jest 2200 na przykład. Dlaczego to się nie dzieje na innych partiach? Otóż dlatego, słuchajcie, że każda mapa w silniku jest tak skonstruowana, że jak zaczyna się pełne doładowanie turbiny, to wtedy jest zupełnie inaczej nasz wtrysk wysterowywany. Czyli powiedzmy, jak uzyskujemy, jak to w pojazdach jest średnio 2500 obrotów, to jednocześnie mamy pełne doładowanie, wtrysk zupełnie inaczej wysterowany i wtedy może się już to nie pojawić. Bądź jeżeli zejdziemy z obrotami w dół, nie? Także myślę, że słuchajcie, będziecie wiedzieli z kwestii poszarpywania już mniej więcej, skąd się to bierze, bo to mówię, poszarpywane. I słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli wtrysk jest uszkodzony, to szarpanie będziecie mieli w pełnym zakresie obrotowym, czyli czy wyjedziecie łagodnie, czy będziecie jechali troszeczkę szybciej, to jeżeli uszkodzony mamy wtrysk, to jednocześnie i to szarpanie będzie przez cały czas. Bynajmniej to z doświadczenia wiem. Natomiast jeżeli to się dzieje tylko w określonych momentach, po jakimś stało się po zrobieniu wtrysków, bądź może się okazać sytuacja taka, że po prostu wtrysk się sam z siebie uszkodził, bądź po prostu jest zanieczyszczony w środku. Czy powiedzmy zrobi się chłodno i wiadomo, że jednocześnie charakterystyka pracy wtrysku musi się troszkę zmienić, bo te opory się zmieniają wraz z temperaturą silnika, bo wiadomo, że olej jest, słuchajcie, gęstszy troszeczkę, bo się rzeczy. No i słuchajcie, następny temat jest taki. Bardzo często, gęsto, słuchajcie, jest tak, że wymieniany jest zaworek, wymieniana jest końcówka wtryskiwacza. Te elementy mają bardzo duże znaczenie. Natomiast słuchajcie co? Tu jest taka ceweczka we wtrysku. Nie chcę się jej wyciągać, ale wiecie mniej więcej jak ta ceweczka wygląda. To kółeczko tutaj ze sprężynką w środku. To jest, słuchajcie, cewka elektromagnesu, który podciąga ten zaworek tutaj. Podnosi go troszeczkę do góry. W bardzo niewielkim tym ruchu, ale niemniej jednak zaworek się obraca i unosi go do góry. No i wtedy, słuchajcie, jest taka sytuacja, że może się okazać, że cewka została pominięta ze względów jakich. Ona ma bardzo niski opór i naprawdę bardzo ciężko ją, słuchajcie, jest zdiagnozować.
tylko jak ktoś ma maszynę do testowania wtrysków, to będzie widział, że jego charakterystyka jest nieprawidłowa. No i wtedy dopiero po wymianie takiej cewki, jeśli to oczywiście była ona, może się okazać, że dopiero wtrysk się uciszy. Robiłem sobie, słuchajcie, kiedyś eksperyment. Zakładałem do starej cewki, czyli starego korpusu z cewką, która była idealnie wyczyszczona, wymyta, zachowywała się elegancko, ładnie, pięknie, bo tu wiadomo, że jest sprężynka, tam jest i bolczyk w środku jeszcze. Mimo że, słuchajcie, ten element zostawał cały i stały, wymieniałem zaworek, wymieniałem przekładkę, wymieniałem końcówkę. No i słuchajcie, efekt dalej był taki sam. A noż efekt był, słuchajcie, jaki? Taki, że można powiedzieć, w prawie całym zakresie powstawało dosyć mocne stukanie, czyli ta praca silnika była dosyć taka, no, nieprzyjemna. Jak się dodawało gazu, to on się naprawdę tłukł. Jakby ktoś powiedział, że komuś z zawór tłucze, panewka tłucze, bo, no mówię, różnie ten dźwięk można było gdzieś tam sobie porównać do czegoś. Niemniej jednak to wszystko pochodziło z nieprawidłowej cewki, która przy, słuchajcie, tym wysterowywaniu, no, wprowadzała po prostu śmieci do układu, ale to wyszło dopiero, słuchajcie, na komputerze, jak sobie ustaliłem, który porównałem sobie do wykresu, jak to wychodziło, i dopiero na tej podstawie stwierdziłem, że uszkodzona jest cewka. No i faktycznie, słuchajcie, po wymianie tej cewki, pomijanej bardzo często w układach paliwowych, nastąpiła dopiero zmiana. Także macie od razu jednocześnie odpowiedzi, że, słuchajcie, nie tylko uszkadza się, powiedzmy, element, który się zużywa, jeden czy drugi. Przekładka, nie wiem, ja nie miałem okazji wymieniać, bo... No bo nie będę przytaczał dalej, gdzieś tam w jakimś filmie to macie. W każdym bądź razie często właśnie jest ta cewka pomijana. Troszkę się zagalopowałem, nie? No, ale dobra, słuchajcie. Nie będę owijał, nie będę Wam tutaj zatruwał więcej czasu. Dziękuję przede wszystkim za wytrwanie. Słuchajcie, ci, co jeszcze nie kliknęli, zapraszam naprawdę do subskrybowania kanału. No i słuchajcie, dajcie te łapki, kurczę, w górę, jak możecie. No. Myślę, że będę liczył na to. Znaczy, ci, którzy są ze mną, to ja wiem, że tam łapeczkę klikną, ale w większości, no to niestety jest jak jest, nie? Oglądają, korzystają, ale żeby kliknąć łapkę w górę, to już po prostu mają daleko gdzieś, nie? Także słuchajcie, tak to, myślę, wygląda. Będziecie wiedzieli już mniej więcej, z czego pochodzi to szarpanie. A, no i słuchajcie, jedną rzecz jeszcze na koniec Wam tylko powiem. Wniosków nie wyciągajcie też pochopnych takich, że Kowalski czy ktoś tam zrobił, przyjmij mu takie, znaczy w cudzysłowie to nazwisko oczywiście, żeby nie było połączenia, bo faktycznie może się okaże, że ktoś jakiś tam o tym nazwisku robi wtryski, więc to tylko dlatego mówię, bo jest to popularne nazwisko, ale do czego zmierzam? Może się okazać tak, że ktoś Wam zrobi ten wtrysk prawidłowo, a macie problem na przykład taki, że macie za niskie ciśnienie sprężania na którymś tam garze, co ma bardzo duże, słuchajcie, znaczenie. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że jeżeli charakterystyka pracy silnika będzie nieprawidłowa, komputer będzie Wam chciał tą pracę wyrównać, podnieść. No właśnie. I teraz pytanie, czym? Otóż, słuchajcie, czym? Kosztem wysterowania większego prądu. No i oczywiście zwiększoną dawką paliwa na ten gar, żeby po prostu nie powstawało jakieś tam wypadanie. Jeśli jest w stanie jeszcze to zrobić, bo mówimy tu o tolerancji, która jest. Nie mówimy to, że komuś brakuje 10 barów i nagle... cudowny komputer za pomocą złotego wtrysku zrobi cuda, nie? Takich możliwości już niestety nie ma, ale niemniej jednak może się tak okazać, że ten wtrysk jest wysterowywany o wiele mocniej i on będzie powodował jakieś tam dalej takie klepanie, stukanie, pukanie, nie? Bo jeżeli zamontujecie wtryski, bądź kupicie wtryski, założycie, ten samochód złapie temperaturę, pojeździcie trochę, no i też, słuchajcie, jeszcze jaka rzecz. To, że wy pojeździcie trochę, to jest pojęcie względne, bo wtrysk się będzie musiał dopisywać naprawdę dłuższą chwilę. To nie jest tak, że po jednym cyklu pracy ten wtrysk może być i będzie od razu zapisany. Jeżeli będzie idealny, to on i tak gdzieś tam, słuchajcie, jakieś odchyłki miał będzie i zawsze ten komputer będzie starał się tą korekcję zrobić, bo jego jest taka rola, nie? No, także słuchajcie, dziękuję jeszcze raz za wytrwanie. Łapeczka w górę oczywiście, myślę, że się przyda, jak ktoś kliknie, nie? Do subskrypcji zapraszam.
komentarze jak są jakieś, to też piszcie, co tam potrzebujecie. W miarę możliwości staram się pomagać, żeby było obopólne zadowolenie, nie? Ja wam coś wklejam, a w zamian za to coś wy tam robicie dla mnie. No. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. I słuchajcie, dla nielicznych zapraszam, słuchajcie, do wspomagania kanału. Jak ktoś może, słuchajcie, jestem naprawdę wdzięczny. Ma to jakiś tam duży plus, bo wiadomo, że coś tam więcej wtedy można nakręcić. Jakiś tam więcej materiałów, bo no te rzeczy, słuchajcie, też wiadomo, że z nieba nie spadają. Czyli te wiadomości gdzieś tam też trzeba skądś gromadzić i tak dalej, poświęcać czas. Także jak ktoś może wspomóc kanał, zapraszam, będę wdzięczny. A w zamian za to, nie wiem, czy zauważyliście, ale osoby, które wspomagają kanał, to tak naprawdę u mnie, słuchajcie, są inaczej traktowani, bo staram się tym osobom, jak tylko mają zapytanie i jakąś tam sprawę, jakieś pytanie, jakiś problem, staram się w miarę możliwości jak najszybciej odpisywać, jak tylko jestem, coś tam doradzać w miarę oczywiście mojej wiedzy, a inaczej, no to słuchajcie, jest jak jest, więc słuchajcie, ja też nie jestem warsztatem i no niestety pomóc mogę, ale wy też pomagajcie mi jak możecie. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam, zapraszam do czego tylko możecie, co wymieniłem i cześć, do zobaczenia.